Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie dwóch Motoroli. Motorola G71 kontra Motorola G60S. Motorola G71 Snapdragon 695 4 GB. W przypadku Motorola G60S MediaTek Helio G95 GB pamięci 6. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Widać, że G71 ma zdecydowanie lepszy ekran. Troszkę, trochę bardziej lepsza jasność, wygląda to ciekawiej, tak już na dzień dobry, a robimy standardowe porównanie, czyli odpalamy aplikację, sprawdzamy, jak szybko się odpalają, sprawdzamy, jak zostają w ramie, to samo w przypadku gier. Więc lecimy, pierwsze co, Allegro. 60 jest pierwsza. No i co tu? Nie wiem, jakiś problem? Nie wiem. A, internety, dobra, sorry, to było głupie, coś się internet wyłączył. Jeszcze raz. Allegro. Ale to nie pomogło. 60, szybsza. Tu też chyba raczej. Ceneo. Też 60S. Galerie, tu pusto, to trochę słabo. Bo jeszcze nie natykane. HBO Max. Tu 71, moim zdaniem szybsza. Polsat Box Go. Coś trzeba było doklikać, ale 60 raczej. Tu 71. Mapy. 60S. Player.pl. Też 60S. OLX. Też minimalnie. Pyszne.pl. G60S. Glovo. Tutaj bardziej. Sklepy też 60S. Spotify. Też raczej tutaj. TapTalk. Tutaj. TripAdvisor. Też dla tej. Czyli 60S. Twitter. Tak samo. Uber. Tak samo. Jest różnica. Mimo, że numer niższy, ale szybsza. Następnie, wykup widzieliście też dla 60S i YouTube. Podobnie. Dobra, RAM 4 giga, 6 giga, co będzie w ramie. Na razie słabo, Allegro poza, AliExpress tak samo. Ceneo poza ramem, galerie. Jak widać, nic tam nie było. Tutaj jest też poza ramem. Tu tylko w 60S, tu w obu. Mapy tylko w 60, w obu, pyszne.pl w obu, tu restart, klasyka, tu jesteśmy, sklepy w obu, w ramie, tutaj poza ramem, TripAdvisor też poza ramem w obu, Twittery doczytywają się, Uber tylko w 71, tutaj w obu poza ramem i YouTube też poza ramem. Troszkę tu lepiej, chyba. Z racji nawet samej ilości RAMu, ale są smartfony, które nawet przy takiej ilości RAM mają wszystko w pamięci, więc tu tak średnio najeżdża w obu. Lecimy z grami. Wyczyściłem pamięć, więc odpalamy gry. Asphalt 9 na dzień dobry. Co będzie pierwsze? G60S. Temple Run 2. Znowu coś nie zadziałał ekran. Nie wiem, co z nim jest nie tak, ale już takie same numery były w poprzednio rocznych Motorolach. Jest dziwnie zrobiona ta warstwa dotykowa. Nie wiem, macie bardziej suchszy palec czy coś. Chcecie szybko dotknąć. Czasami nie reaguje. Dziwne, ale tak się dzieje. Pierwsza była 71. Teraz mamy Wild Reef od Riota. Czyli LOL. League of Legends. I co? Pierwsza też 60S. Dobra. Dead Trigger 2. Jak widać, tu troszeczkę chyba szybciej, ale praktycznie tak samo można powiedzieć. Unkilled. Gdzie będzie szybciej?
praktycznie remis bym powiedział. Call of Duty, no i co, no i... Aż po prostu denerwuje mnie to. Normalnie dotykam czasami... Ciul, nie, nie, nie włączę. Będę niedobra. Kto wygra w Call of Duty? Siedemdziesiąt jeden, szybsza. World of Tanks? Też 71 szybsza. Super Mario Run. G71. Angry Birds 2. Dziwnie przycinają ekran odpalania gier. Widzicie tutaj coś tak, tu tak. Poza tym ta ma zakrąglone krańce, a ta ma ścięte normalnie. Tak to wygląda w ich przypadku. A 7.1 znowu szybsza. Następnie mamy Real Racing 3. G60 szybsza. No przecież amaj. PUBG Mobile. G71 szybsza. I Ark Survive Evolved. G71. No cóż, w tych grach to taka nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Trzeba by dokładnie policzyć, bo ja tego online nie robię, ale widać, że no tu też wygrywała ta całkiem no zbliżona wydajność. Może chyba tu minimalnie było chyba szybciej. Kilka razy. Dobra, no jeszcze RAM zobaczmy. 4 giga, 6 giga. Co jest w ramie? No asfalt. Dziękujemy. Już to widzę na dzień dobry. Temple Run 2 to samo, poza ramem. LOL. No ciemność, to nie ma go w ramie. Dead Triggers 2. O, coś pierwsze w Motorola. Tej z prawej, czyli G60. Unkilled poza ramem w obu. Call of Duty. To samo, ponowny restart. World of Tanks. O, siedzi tylko w 7. G60 siedzi. Następnie jest Marian. Też w 60. Tu podobnie. No to widzicie zresztą. Dobra. No. Tragedia czasami z tym swajpowaniem z niektórych smartfonów. Tu tylko. To. No są tu w ogóle. No, tu było w ramię. PUBG. Siedzi tylko w 60S, tu nie za bardzo i ARK. No dziwne, bo przed chwilą był w jednym. No, trudno. Dobra, no w 60S trochę lepiej, jeżeli chodzi o zarządzanie RAM-em, ale ogólnie jak na tą ilość RAM-u, co mają, to tak średnio oba. Dobra, co bym wybrał? Dla ekranu tego, dla działania tego. Takie wnioski proste. Chociaż jeżeli chcecie mniejszy, większy, to widzicie. No, ten chyba bardziej przyszłościowy z racji ilości RAM-u. No ten kusi ekranem. Tyle. Oczywiście odnośnie jednego i drugiego smartfona macie playlisty porównania z innymi smartfonami, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole gdzieś tutaj. No i cóż, Motorola Moto G71, Motorola Moto G60S.
Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej.